pracuję w takich cyklach, że od 14 do 16 staramy się pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, ale też stymulować rozwój dziecięcy. Natomiast od godziny 16 do 18 są zajęcia z kompetencji społecznej, zajęcia dotyczące regulowania emocji. Na tym bardzo dużo czasu poświęcamy. Tym są rodzice w ogóle bardzo zainteresowani. Są też zajęcia rozwijające, artystyczne, a więc plastyczne, zajęcia wokalne i też zajęcia sportowe, które dzieci bardzo lubią. Dodatkowo też mamy w środy i w piątki warcaby. Także bardzo duży wachlarz różnych zajęć. Dzień dobry, nazywam się Ksawery Pieniak. Chodzę tu, bo jest fajnie. Głównie PlayStation i komputer. Witam, mam na imię Anastazja. Lubię bardzo chodzić na parasol, bo jest fajnie, są fajne panie, są fajne zajęcia. Bardzo polecam. Dzień dobry, nazywam się Adam Sultanow. Chodzę do klasy siódmej. Chodzę tu, ponieważ są tu moi koledzy. Na sportowe zajęcia. Mam na imię Magda, chodzę tutaj na zajęcia wokalne. Śpiewam, recytuję, tańczę, jest fajnie. Witam w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dzień dobry, zaraz będą wyniki wyborów. PiS ma 90%, a koalicja 91%. Duda przyjechał do Łukowa i coś powiedział, jest bardzo źle. Minęła 19. Fakty Łuków, Anastazja. 13 listopada to święto. Światowy Dzień Dobroci. Dla mnie być dobrym to pomagać innym, dbać o zwierzątka, pomagać mamie. Maja Kurcoń, Telewizja Parasol. Dnia 13 listopada w świetlicy Parasol odbyły się zajęcia z dziennikarzem Łukaszem Prusakiem. Dowiedzieliśmy się dużo rzeczy o tej pracy. Inne fakty o internecie. Warsztaty dziennikarstwa z panem Łukaszem Prusak. Gwardzik, lokalny dziennikarz. Witamy Łuków TV. Zapraszamy. Mogą przyjść wszystkie dzieci, które oczekują pomocy, wsparcia. Oczywiście za zgodą rodziców, gdyż wypełniamy taką deklarację od rodziców, bo to oni są prawnymi opiekunami i wtedy dzieci mogą skorzystać ze wsparcia świetlicy.